I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Sometimes I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Także kochani, to był odcinek z Rzepaku 2016. Tak, już dobiegł końca. Wszystkie pola z rzepakami zostały pokoszone. Dokładnie. No, praca wre dalej, prawda, bo po rzepaku jeszcze zostało nam pszenżyto, na które też się będziemy wybierać. Też będziecie mogli podziwiać na naszym kanale odcinki z pszenżyta, jak tam będziemy działać, bo już tak mamy umówione. A wiadomo, po pszenżycie jest pszenica, na którą też mamy zamiar się wybrać. Tak jak wam obiecywaliśmy, w tym drugim sezonie będzie wszystko dopilnowane, dograne, tak jak to powinno być od początku. Jakie wrażenia po tym rzepaku, co? Właśnie, no tak miałem gdzieś zapytać ciebie, ale skoro już zapytałeś się mnie. Moje wrażenia są nie do pisania. Jestem naprawdę zadowolony, że wszystko się udało, że wszystko było dopięte na ostatni guzik, że pomimo tam paru przeszkód zdołaliśmy nagrać to dla was, przedstawić i tak opisać. No, jeśli ja bym się miał wypowiedzieć na ten temat, no to przede wszystkim, co najważniejsze myślę dla rolników, jest to, że pogoda dopisała. O. Była przepiękna, słoneczna pogoda, na termometrze było około 30 stopni w słońcu. No. Rzepak dojrzał naprawdę jak mało kiedy, był suchutki, fajnie sklejony, no fajnie się go zbierało.
Co tu dużo mówić? No, opisując te całe żniwa rzepakowe 2016, no ja uważam za udane. Pomimo tam, prawda, jakichś małych niedomówień pomiędzy tam kierownikami tam, no i organizacyjnych takich spraw, no to już samo nagranie, jak już wsiedliśmy do tych maszyn, Tak, do tak. tych klasów, leksjonów 770 i 760, Tete. tak, i Leśnicach, oczywiście. jak wsiedliśmy, no to już poczuliśmy te całe żniwa i zaczęły się nagrania. I te pola zostały skoszone, kochani, w niecałe 3 dni. Jakoś Jakoś tak, tak, jakoś no. w jakieś niecałe 3 dni zostały pola z rzepaku skoszone, bo prawda, jak już wjechaliśmy na te pole, korzystaliśmy z tej atmosfery i prawda, kosiliśmy ile tylko wlezie. Mamy nadzieję, że ten cały trud, który zobaczyliście na tym filmiku z tego rzepaku, te nowe ujęcia, te jakieś nowe rzeczy, które pojawiły się na tych filmikach, zaciekawiły Was i zmotywowały do dalszego odwiedzania naszego kanału na bieżąco. Że będziecie dalej do nas odwiedzać, będziecie dalej zostawiać po sobie ślad. Chcemy, żebyście po prostu miło oglądali naszą pracę, którą wykonujemy dla Was, żebyście zobaczyli, jak u nas na Mazurach, w upałtach rol działa się, prawda, na tych maszynach. Co tu dużo gadać? Ja jestem zadowolony z tych żniw rzepakowych. Nie spodziewałem się, że w tym roku będą takie, bo bałem się, że będzie właśnie albo deszcz, albo coś nie wyjdzie, coś nie wypali. Nie wiem, coś się stanie. Ale nie, wszystko wyszło po naszej myśli. Tak jak mieliśmy zaplanowane od początku, tak się stanęło, prawda? I co teraz, prawda, no czekamy z niecierpliwością na następne zbiory, czyli Przężyto. To będzie nowość na naszym kanale, bo kochani, tego jeszcze nie było ani na naszym kanale, ani z symulatora farmy, ani z realnego życia. Także Przężyto w drugiej kolejności, potem pszenica i tak dalej, będzie się koło zamykać, prawda? Tak, znów później te tak. Zima. Możemy Wam powiedzieć, ogólnie tutaj hektarów mamy zasiane, znaczy nie my, tylko mają zasiane ponad 1300. 1300, 500 około. 1300 jest całkiem tych hektarów, tych pól. A ponad 500 hektarów jest zasiane kukurydzy. Samej kukurydzy, tak, która jest zbierana na kiszonkę, a nie na ziarno. No kochani, no jak widzicie znowu, to jest otoczenie leśne, to nie jest pole, ale już tak jak na początku Kuba tutaj Wam mówił, że po prostu nie mamy na polu do dojścia do prądu, więc ten cały swój sprzęt tutaj nagłośniający musieliśmy podłączyć tutaj w pobliskim lasku, gdzie mamy, prawda, dojście do prądu. Tak. Ale to myślę jest mało ważne, bo macie, prawda, jakość tego dźwięku inną. Oho, coś padło, coś się tam wywróciło. Tak. Kto wie, może na naszym kanale pojawią się też nowe, inne rzeczy, takie jak zapowiadaliśmy Wam. Nie wiem, czy zapowiadaliśmy, czy nie, ale mamy pomysł, tak już możemy na tym odcinku zapowiedzieć, bo ten odcinek z rzepaku to jest pierwszy odcinek z żniw 2016 rozpoczynający będzie rzepak, a już za rzepakiem będzie się ciągnąć seria kolejnych odcinków, które dla Was wymyślimy. Oczywiście dalej jest aktualna seria Czas na Gości, oczywiście na Was czekamy, sprawdzamy ciągle z maila. Piszcie do nas, jeżeli tylko chcecie z nami zagrać, żeby tylko z nami jakoś tam się skontaktować, porozmawiać chociażby na temat rolnictwa. Dalej jest aktualne to, że możecie do nas na maila wysyłać swoje zdjęcia z, prawda, ze swoich gospodarstw, jak to tak. u Was wygląda. Nie wstydźcie się, możemy się dzielić nawzajem tymi swoimi jakimiś tam, o jakaś mucha, możemy się dzielić ze sobą nawzajem tymi wiadomościami, jakimiś nowinkami. Tak, kochani, no gadać by można było długo, ale na naszym kanale na pewno pojawi się jeszcze coś takiego jak dzień z życia normalnego rolnika. To nie będzie żadna farma, prawda, ubogacona w maszyny, tak jak tutaj na upałtach rol, tylko to będzie po prostu zwyczajna gospodarka takiego przeciętnego rolnika z Polski. Czyli stare maszyny, bydło, no tak jak każdy z Was wie, to ogólnie nasza Polska słynie z właśnie takich starszych gospodarstw niż tak, z jakichś tak. zaawansowanych, nie? Tak.
Także to możemy wam zapowiedzieć. My dalej działamy. No, tydzień minął właśnie. Byliśmy tutaj na tych nagraniach tydzień. Dzisiaj Tak. mija tydzień właśnie i jesteśmy naprawdę zadowoleni z dzisiejszych, z tego całego tygodnia, z tych nagrań. Także no, jestem pełen podekscytowania, co tam się działo na tych żniwach. Może kto wie, nagramy dla was może jakieś aftersceny, które tam się działy. Tak, Pokażemy wam, jak to wyglądało. Może jakoś nagramy odcinek no nie wiem, coś jeszcze wymyślimy, żebyście jeszcze bardziej mogli poznać ten ekipę Rolmix od drugiej strony, Tak. prawda? No, zbliża się też najważniejszy moment, bardzo ważny moment na naszym kanale. No. Czyli to jest, prawda, rocznica, okrągły rok będzie mijał naszej działalności. Także no, do przodu, staramy się do przodu. I tyle możemy tutaj podsumowując. Także dziękujemy wam za uwagę. To był właśnie odcinek z Rzepaku 2016. Odwiedzajcie nasz kanał na bieżąco. Wchodźcie, bo teraz, zaraz po tym filmiku, nie wiem czy po tym, czy przed tym, ale zaraz pojawi się też przecież z Elesa się pojawi też odcinek z Tak, tak, Rzepaku, tak, tak? tak. Nie wiem, co będzie pierwsze, bo teraz nie jestem w stanie tego zapowiedzieć, ale na pewno się pojawi też. Także komentujcie, odwiedzajcie, subskrybujcie, łapki w górę i tyle na temat. My się z wami żegnamy, lecimy trochę odpocząć. Także do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Bajo! I can go low. Today I got a million. Tomorrow I don't know. Decisions as I go.